USA się wycofały Kabul. Talibowie ogłosili pełną niepodległość kraju. Afganistan. Talibowie ogłosili pełną niepodległość kraju. Talibowie ogłosili we wtorek nad ranem czasu lokalnego pełną niepodległość Afganistanu po tym, jak ostatni żołnierze amerykańscy odlecieli z Kabulu po 20 obecności w tym kraju. Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid powiedział, że amerykańscy żołnierze opuścili lotnisko w Kabulu, a nasz naród uzyskał pełną niepodległość. Z kolei wysoki rangą urzędnik talibski Anas Haqqani napisał na Twitterze, że talibowie tworzą historię. Znów tworzymy historię. 20-letnia okupacja Afganistanu przez Stany Zjednoczone i NATO zakończyła się dziś wieczorem, napisał Haqqani. Bardzo się cieszę, że po 20 latach dżihadu, wyrzeczeń i trudów mamy mogę odczuwać dumę, widząc te historyczne momenty. W poniedziałek szef dowództwa centralnego USA CENTCOM, generał Kenneth F. McKenzie ogłosił zakończenie wojskowej misji USA oraz akcji ewakuacyjnej w Afganistanie. Jak pisze agencja AP, talibscy bojownicy obserwowali, jak ostatnie amerykańskie samoloty odlatują z lotniska w Kabulu, a następnie strzelali na wiwat z karabinów w różnych punktach stolicy. Ostatnie 5 samolotów odleciało, to koniec, mówił agencji AP Hemad Shehzad, talibski bojownik, przebywający na lotnisku w Kabulu. Nie mogę wyrazić słowami szczęścia. Nasze 20 lat poświęcenia przyniosło oczekiwany przez nas efekt.